nagrania. Jest moc? A nie! Do 3-1, oczywiście ten set dodatkowy to jest set, na który się umówiliście. Specjalnie jakoś nerwów chyba nie było w tym spotkaniu, panie trenerze. Nie, nerwów nie, natomiast no, myślę, że w całej tej grze możemy powiedzieć o bardzo dobrej linii przyjęcia, bo rzeczywiście przez pierwsze 3 sety to nie wiem, popełniliśmy chyba jeden błąd w przyjęciu, to naprawdę daje duży komfort grania rozgrywającej. Julka bardzo dobrze prowadziła granie, no i mieliśmy, myślę, bardzo dobre skrzydła w ataku. Magda też, jak wiadomo, to jest jej jakby no, najlepsza strona, ale bardzo dobrze zagrała Martyna Łukasik, Zuzka Górecka również miała super fragmenty. Cieszę się z tego wyniku, cieszę się z gry i z tego klimatu, który dziewczyny tutaj sobie stworzyły. No, przed meczem też trener powiedział, że no, musimy sobie stworzyć tą atmosferę, że musimy być jedną drużyną i bardzo się cieszę, że każda jakby no, przyłożyła się tak naprawdę do tej atmosfery i bardzo się z tego cieszę, że fajnie to wszystko wyszło. Zagrało się? Zagrało się jak nie zagrało? Proszę to wyzywa polską piątkę. Publiczność bardzo pomogła? No trochę sztywna, no kurde. Ale nie, troszeczkę pomogła. Sztab robił nam atmosferę, dziewczyny robiły nam atmosferę, inni ludzie obecni na hali robili nam atmosferę, nawet Czeszki, mimo że grałeś przeciwko nim. Też tak uważam, brawo. Jak to, co to było? Pierwsze zero w życiu. Pierwsze zero w życiu, tak. Ale bardzo ładnie. Ale mimo, że nie było tych prawdziwych kibiców, to wszystko fajnie wyglądało. Nie spodziewałam się, że będzie tak pozytywnie. Jutro szykujesz się na podobne łatwe zwycięstwo, czy jednak myślisz, że Czeszki troszkę was dzisiaj rozpracowały? Myślę, że z meczu na mecz jest coraz trudniej i dziewczyny tu i też wyciągną wnioski. My też wiemy, co zrobiłyśmy źle. I no, nie ma odpuszczania. To jest jednak już reprezentacja i trzeba się spinać za każdym razem. Więc takie będzie jutro nasze podejście.